Gościem Radia Z jest Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, ale też członek sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. A co pan tam robi jako członek tego sztabu prezydenta Andrzeja Dudy? Ja od ciężkiej charowy jestem. Taki skromny pan jest, tak? Nie no, mówię jak jest. Ale na czym ta ciężka charówna ma polegać? Na pracę w sztabie to zawsze są kwestie i jakieś koncepcyjne pomysłów, ale również przecież medialne, jakieś weryfikacje różnych rzeczy, no to tym się wszyscy zajmujemy. No, ten odcinek po części medialny do spółki z Adamem Bielanem. Czyli pan ten odcinek medialny będzie obsługiwał? Pospołu z Adamem Bielanem, pospołu z innymi kolegami i koleżankami, rzecznikami, rzeczniczkami. No, trochę też kampania internetowa ma jest co robić, moim jest co robić, tak? Zasięgu. Tak, no generalnie nie będziemy się nudzić, jak gdzieś tam mówiłem pół żartem, pół serio, to generalnie no co trzeba, to się będzie robić. Jak trzeba będzie wyjść, lepić plakaty czy wieszać banery, też mogę to robić. A lubi pan spacerować w nocy? Generalnie lubię spacerować. Ale w nocy czy lubi pan spacerować? No to zależy gdzie, no. Nie wiem, po lesie pewnie mniej. A o drugiej w nocy to pan też spacerował? No, nie będę udawał świętego. Pewnie parę razy mi się zdarzyły spacery o drugiej w nocy, czy do domu, czy w jakichś innych okolicznościach. No rozumiem, po imprezie. No, ale nie jest to nagminne. Pani mecenas Jolanta Turczynowicz-Kierdyło, teraz szefowa kampanii Andrzeja Dudy, spacerowała w nocy z 15-letnim synem i to w dodatku przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Nie wydaje się panu faktycznie, dziwne? Nie, ale pani, dziwne? Z tego, co mówi pani mecenas, spacerowała z psem. I teraz sobie przypominam, że kiedy miałem psa, niestety już opuścił ten łez padł, to zdarzało mi się tak. Z psem zdarzało mi się po nocy spacerować. Czyli panu to się nie wydaje dziwne? Spacer z 15-letnim synem o drugiej w nocy na przykład. Znaczy nie mam 15-letniego syna, nie mam jeszcze w ogóle nie. Syna, więc no. Być może też nie mam tu w pełni postrzegania. Znaczy rozmawiałam z koleżankami, które mają nastoletnich synów i mi się to wydało dziwne, no ale rzeczywiście, no może takie są zwyczaje w tej rodzinie. Wie pan, dlaczego o tym rozmawiam? No bo są niejasności. Czy pani mecenas Jolanta Turczynowicz-Kierdyło pogryzła mężczyznę? Nie pogryzła, pogryzła przed drugą turą wyborów samorządowych, a mężczyzna interweniował, nawet dzwonił, jak się okazuje, do straży wcześniej miejskiej. Interweniował, że jacyś ludzie po prostu rozrzucają jeszcze ulotki, materiały wyborcze, a jest cisza wyborcza. A pani mecenas broni się, że właśnie stanęła w obronie swojego syna i dlatego pogryzła mężczyznę, który miał ich napastować. No ja znam, tak, znam wersję przedstawioną przez panią mecenas, no według której ona była duszona przez tego mężczyznę, ma na potwierdzenie tego obdukcję i rzeczywiście w obronie własnej miała go ugryźć. Widziałem też gdzieś w internecie wczoraj już fruwało fragment chyba zeznań jednego ze strażników miejskich, którzy brali udział w tej interwencji, który twierdził, że żadnych ulotek nie widział. No, z kolei trudno mi to oceniać. Z kolei ten pan zamieścił na Facebooku zdjęcie, jak widać, że policjant robi zdjęcie swoim telefonem, fotografuje coś, co wygląda jak ulotko. No i też on napisał na swoim profilu na Facebooku, że bardzo prosi panią mecenas, żeby nie hejtowała, nie kłamała w ogólnopolskich mediach, po co dalej iść w zaparte. Co się w tej sprawie skłamie, już się nie odkręci. Może lepiej się przyznać i chociaż mnie przeprosić. Ale to na zdjęciu uważam policjant czy strażnik miejski? Policjant. No a słyszymy, że interwencję podejmowała Straż Miejska. No, telefon był do Straży Miejskiej. I zeznanie było strażnika. No to już mi się tutaj coś nie skleja, pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja poświęciłem weekend trochę czasu, przejrzałem sobie Facebooka tego pana atakującego panią mecenas. No powiem tak, no każdy sobie może wyrobić ocenę. Tam no, dość dużo emocji jest, powiedziałbym. Po obydwu stronach. Ale w tych wpisach rzeczonego poszkodowanego. Ale w całej tej sytuacji, bo to oczywiście, no, ja wierzę, że sprawa się wyjaśni i za chwilę o niej zapomnimy, ale oburzające jest tak naprawdę co innego, że mamy do czynienia, nawet założywszy, że tam były jakieś ulotki, ale mówię, nie wiemy tego i ja wcale tego nie przesądzam, ale czysto hipotetycznie. No jednak
czym innym jest zaatakowanie fizyczne i reakcja na nie. No, kobieta się broni, a mieliśmy przez cały weekend festiwal hejtu, no inspirowany niestety głównie artykułem w Gazecie Wyborczej, no, gdzie padały argumenty koszmarne, tylko z uwagi na włączenie się pani mecenas Trucznowicz-Kieryło w kampanię prezydencką. Ale czy to nie będzie teraz obciążeniem dla kampanii prezydenta Andrzeja? Pani redaktor, wierzę, że nie będzie, ale warto piętnować co innego. No, warto piętnować jednak tę argumentację, która mówiła, że no, przepraszam, mówię w uproszczeniu, ale naprawdę padały w przestrzeni publicznej takie stwierdzenia, że co prawda kobiet bić nie należy, ale ta jest z PiSu, to można przymknąć oko. No, chyba... to jest absolutny skandal. Ale nikt chyba nie uderzył pani Jolanty Trucznowicz-Kieryło. No, jeżeli musiała się bronić, musiała się bronić w ten sposób, no, dostępny sobie w danej chwili, to ewidentnie no, coś twierdzi, tam było nie że tak. Była trzymana za szyję. A czy będzie zmiana na stanowisku szefowej kampanii? Nie planujemy. Nie, czyli rozumiem, że pani mecenas jest dla was wiarygodna i nie ma takiej potrzeby. I nie będzie obciążenia w kampanii, tak? Sądzę, że nie będzie. Sądzę, że będzie jednak dużą pomocą i dużym atutem dla kampanii Andrzeja Dudy. A dlaczego pani mecenas została w ogóle szefową kampanii? Kto był autorem tego pomysłu? No, sztab autorsko meblował sobie pan prezydent jako kandydat w sposób oczywisty. Wiem, że pani mecenas współpracowała z nim. Chyba między innymi wspominała, że przy kampanii szanuje, nie hejtuje. Nie wiem, czy również przy innych okolicznościach. Taka, jak mówił pan prezydent na przedstawieniu sztabu, no to jest mieszanka polityków bardziej doświadczonych, młodszych, nie polityków, no właśnie trochę doświadczenia, trochę świeżej krwi. Ale pani premier Beata Szydło, która je reprezentuje, znaczy jest, też pracuje w sztabie i odpowiada za program, no nie wyglądała na szczęśliwą. No, nie zauważyłem. Też pojawiły się takie spekulacje, że w PiSie też nie ma raczej euforii, że pani mecenas została szefową sztabu. No, wie pani redaktor, ja nie widziałem tego typu reakcji. Pracujemy z panią mecenas no, od tygodnia. Układa się ta współpraca dobrze. Jest że częścią sztabu i tak będziemy współpracować dalej. I ja wiem, że to oczywiście jest bardzo nośne medialnie, takie doszukiwanie się, że ten na tego krzywo spojrzał, ten był niezadowolony, no ale... No ale zawsze ambicje wchodzą w grę. Ale no. Przepraszam, no jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy jeden cel, którym jest zwycięstwo w wyborach prezydenckich i to nami tutaj kieruje. No dobrze, to tyle w części radiowej. Radosław Fogiel oczywiście z nami zostaje, jak mówicie, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo mi miło, mam taką nadzieję, członek sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Porozmawiamy dalej o kampanii, również o kampanii kandydatki, czy też rywalki pana prezydenta. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Ale najpierw jeszcze zapytam o pana prezydenta, bo pojawiają się takie spekulacje. Czy w tej kampanii prezydenckiej padnie propozycja połączenia, propozycja ze strony pana prezydenta i taka obietnica wyborcza połączenia emerytury z liczbą przepracowanych lat, tak zwanej emerytury stażowej? Niestety tego zdradzić nie mogę. Wiedziałam. Witać doświadczenie dziennikarskie. Ale zapytam. Wiedziałem, że pani redaktor zapyta. Mogę odpowiedzieć. Tutaj doświadczenie polityka. Pani redaktor, no będziemy oczywiście przedstawiać konkretne propozycje programowe pana prezydenta, no ale też nie możemy zbyt szybko pokazywać wszystkich kart. To jest swego rodzaju... Ale z czego wynika to wahanie? Że jednak to byłoby obciążenie duże dla budżetu, czy też, że z rynku pracy zniknęłoby nagle kilkaset tysięcy osób? Każda potencjalna propozycja programowa wymaga wzięcia pod uwagę różnych czynników, różnych za i przeciw. No i tutaj raczej nie o wahaniu mówię, tylko po prostu apeluję jeszcze o chwilę cierpliwości i do dziennikarzy, i do wyborców, jeśli chodzi o odkrywanie kart w kwestiach programowych, to nie bez powodu kampania wyborcza w ogóle nazywa się kampanią i pewne militarne porównania są czasami na miejscu. Jest coś w rodzaju wyścigu zbrojeń między kandydatami, jeśli chodzi o program. Właśnie, tym bardziej, że dlatego również... nie możemy całej amunicji zużyć na samym początku. No, ale były też takie właśnie komentarze po pierwszej kampanijnej konwencji, zresztą zrobionej z wielkim przygotowanej z wielkim rozmachem i na którą poszło prawdopodobnie 1 000 000 zł. No ile właśnie poszło?
Ja nie widziałem jeszcze faktur. Wszystko będzie oczywiście ujęte w sprawozdaniu finansowym Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta. Coś mnie pan tutaj chyba wodzi na manowce generalnie. No mniej więcej można to ocenić, jak oceniają fachowcy, że kosztowało to około 1 000 000 złotych. No i padały komentarze, że prezydent właściwie nie przedstawił żadnej nowej propozycji, żadnej nowej wizji swojej prezydentury, że właściwie to jest taka prezydentura kontynuacji. Taki przekaz popłynął do wyborców. To rozumiem, że do tych wyborców najbardziej zatwardziałych, najbardziej wiernych Prawu i Sprawiedliwości, że jeżeli ja przestanę być prezydentem, no to skończy się Dolce Vita. Ja z pewnym rozbawieniem śledziłem te komentarze, no zwłaszcza polityków z drugiej strony politycznej barykady, mówiących, jak bardzo są rozczarowani konwencją i jak bardzo ona się nie udała. Z punktu widzenia sztabu Andrzeja Dudy, się udała. Konwencja zrealizowała w 100% nasze założenia, była dokładnie taka, jaka chcieliśmy i padło na niej dokładnie to, co chcieliśmy. No była reżyseria. Dziennikarze na przykład nie mogli w ogóle nie mieli takiej możliwości, żeby zadać pytanie komukolwiek na sali. Po prostu byli w oddzielonym miejscu i koniec, kropka. To takie są standardy? No, jak najbardziej. Tak? No ja wiele konwencji obserwowałam i można nie, było po prostu... Konwencja nie jest... Jeśli chodzi o opozycję, można było pytać tam różnych polityków, co im się nie podoba, co się podoba. No. To mamy... Nie, przepraszam. Mamy jakieś inne doświadczenia z tej konwencji. Po pierwsze, konwencja nie jest konferencją prasową, no i ma swoją dramaturgię skierowaną głównie do uczestników, ale po konwencji ja sam byłem pytany przez co najmniej... Tak, na sali. Przez co najmniej trójkę czy czwórkę dziennikarzy z najróżniejszych mediów. Są nawet moje setki do TVN i do TVP, więc jak najbardziej dziennikarze mieli możliwość. Ale już po. W trakcie. Trudno zrobić konwencję, gdzie tu mamy kogoś na scenie, tu mamy widownię, tu jeszcze ktoś wchodzi przez widownię i jeszcze w to wszystko dziennikarze robiący wywiady. No czysto technicznie to byłoby to niemożliwe. Byłoby tyle zamieszania. Oczywiście zawsze witamy dziennikarzy z otwartymi rękoma i otwartymi sercami, ale po prostu, no, jeżeli byłaby groźba wpadnięcia na kamerę przez przechodzącego kandydata albo stratowania dziennikarza przez publiczność, no wolelibyśmy tego unikać. Ale Marcin Masterarek, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, który pracował, z tego co pamiętam, przy poprzedniej kampanii w 2015 roku, w wywiadzie dla Polsat News mówił, że albo obóz władzy się obudzi, albo przestanie naśladować i kopiować kampanię z 2015 roku, bo może być różnie, albo może być różnie. Że po prostu brakuje pomysłów. Ja doceniam troskę Marcina, rzeczywiście pracował przy kampanii 15 roku, aczkolwiek już od jakiegoś czasu siłą rzeczy nie jest na bieżąco, więc mogę go też uspokoić, że spokojnie, luz, wiemy co robimy. No i też Marcin Masterarek powiedział, że osoby, które w 2015 roku zajmowały się ustawianiem kadru lub mikrofonów, uwierzyły, że mogą robić kampanię wyborczą i że są strategami. To nie wiem, czy to jest jakiś przytyk też na przykład do pana, czy do innych osób ze sztabu. Do siebie go nie biorę, bo nigdy mikrofonu nie ustawiał pan nie kadr, ustawiałem, tak? Na kadrach się nie znam, no ale to, nie. Ja jednak sobie odpuszczę jakieś personalne recenzowanie członków sztabu, czy tego, czy przeszłego, bo to nie ma sensu. A wracając do kampanii waszej, znaczy chyba najmocniejszej kontrkandydatki, Donald Tusk zamieścił na Twitterze zdjęcie z Małgorzatą Kidawą-Błońską i napisał tak: właśnie zameldowałem pani marszałek pełną gotowość bojową. I wpis opatrzył hashtagiem Kidawa2020. Tak, Adam Bielan, rzecznik sztabu, odpisał w odpowiedzi na ten tweet: dziękujemy, i myślę, że to jest właściwe podejście. Donald Tusk już wielokrotnie zapowiadał, czy to powrót do polskiej polityki, no, czy udzielał wsparcia swojej byłej, no chyba czy aktualnej, nie wiem, chyba nie zrezygnował z członkostwa w PO, partii, którą kierował. No, do tej pory nie przekładało się to specjalnie na wyniki. No, najbardziej zapadła w pamięć spektakularna porażka, jaką miał być wielki wykład Tuska w maju zeszłego roku, który został kompletnie przykryty kuriozalnymi tezami wygłoszonymi przez redaktora Jarzyńskiego. To już było. Ale to my apelujemy o więcej. Jeżeli to ma wyglądać wsparcie
wsparcie Donalda Tuska jak do tej pory, apelujemy o więcej. Czyli nie boicie się zaangażowania Donalda Tuska, byłego lidera Platformy Obywatelskiej w tej kampanii? Z całym szacunkiem, bo oczywiście trudno odmówić Donaldowi Tuskowi umiejętności politycznych, takich umiejętności czarowania i wyborców, i dziennikarzy, bo wielokrotnie to widzieliśmy, kiedy z tym swoim ujmującym uśmiechem się wypowiadał, ale jednak gwiazda Donalda Tuska wydaje się, oczywiście każdy może wrócić, ale wydaje się po jego zaangażowaniu w wybory europejskie, później w wybory parlamentarne, że ta gwiazda Donalda Tuska troszkę przyblakła i ten urok dla wyborców nie jest już taki jak dzisiaj, aczkolwiek w żaden sposób nie lekceważymy strony. Ale może podsuwać też różne może podsuwać pomysły, jeśli chodzi o kampanię. Każdy może, oczywiście. Ja, panie dyrektor, no, nie tylko pomysły, ale z tego, co słyszymy, to również ludzi podsuwano, że za kampanią pani marszałek Kidawa-Błońskiej stoi ten pan Ostachowicz, stoi podobno pan Nowak. No, a szefem sztabu Hołowni jest kto? Jacek Cichocki. No. Być może Donald Tusk zdecydował się grać na kilku fortepianach w tych nadchodzących wyborach. No ale to też jest pytanie o niezależność kandydatki. No bo jeżeli tak naprawdę jej kampania opiera się na Donaldzie Tusku i na ludziach Donalda Tuska, pośle, to kto to mówi o niezależności prezydenta? No to co widzieliśmy na tej konwencji, pierwszej konwencji Andrzeja Dudy? No cały PiS generalnie. No jak? No przepraszam. No. No, ale a kto tam się przemawiał na początek? No lider Prawa i Sprawiedliwości. A co jest w tym złego? No. No, to pan mówi o niezależności Kidawy-Błońskiej, ale podważa... Pan prezydent Duda... Czyli pan prezydent Duda może być zależny, a Kidawa-Błońska musi być niezależna. Nie. No tak. Nie, ależ ja wcale nie twierdzę, że pani marszałek Kidawa-Błońska musi być niezależna. Tylko niech nie mówi, że będzie niezależna, jeżeli od samego początku kampanią sterują, jak czytamy, ludzie Tuska. Pan prezydent Duda nie ukrywa i Prawo i Sprawiedliwość też nie ukrywa, że jest to prezydent, który wywodzi się z naszego obozu politycznego. W sposób oczywisty Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica go popiera. No, mieliśmy zrobić zakaz wstępu dla członków PiS na konwencję Andrzeja Dudy. Zwłaszcza, że to Prawo i Sprawiedliwość daje pieniądze na tę konwencję. Gigantyczne. Nie, no płaci za nią Komitet Wyborczy kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy. No to tak wymaga prawo. Ale pieniądze de facto pochodzą od Prawa i Sprawiedliwości. Pieniądze pochodzą i od Prawa i Sprawiedliwości. I to duże. I z wpłat przewidzianych prawem. Oczywiście, więc te źródła finansowania komitetu są różne. A poza tym, no przepraszam, co w tym jest nadzwyczajnego? Za większością kandydatów stoi jakaś siła polityczna. Czy medialna, jak za niektórymi. Kogo pan ma na myśli? No, tego kandydata, który mówi, że nie stoją za nim żadne partie. No ale gdzie tam? Jakie medium stoi za Szymonem Hołownią? No jakie? No, korzysta z tego, że przez lata był twarzą jednej z głównych telewizji. No i co z tego? A teraz przepraszam bardzo, czy pan widzi, że TVN jakoś specjalnie wspiera Hołownię? No nie. TVN może być trochę rozdarty teraz. Pan troszeczkę tutaj insynuuje generalnie. Pani redaktor uważa, że ja robię komuś z czegokolwiek zarzut. To pani redaktor uczyniła zarzut Andrzejowi Dudzie z tego, że na jego konwencji był PiS. Ależ proszę bardzo, niech... To nie był zarzut, tylko... było to podważenie. Przypomniałam, że była tam sama śmietanka z Prawa i Sprawiedliwości, bo pan podważył z kolei niezależność Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. No. Bo Prawo i Sprawiedliwość wspiera Andrzeja Dudę z otwartą przyłbicą. No i Platforma też wspiera z otwartą przyłbicą. Przecież nie odżegnuje się, że to nie nasza kandydatka. Co więcej, wybrali ją również w prawyborach, tak? W Platformie Obywatelskiej jako kandydat. Gratuluję i bardzo się cieszę, ale właśnie miejmy wówczas świadomość, że również zaangażowanie Donalda Tuska, który formalnie nie pełni funkcji w Platformie, też będzie miało wpływ na działania kandydatki. Tylko tyle. No to zaangażowanie pomoże? Znaczy inaczej, zagrozi waszej kampanii? Zaangażowanie Donalda Tuska w kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Moim zdaniem nie pomoże kandydatce. Czy pomoże innym, to zobaczymy. A jakie jeszcze niespodzianki szykujecie, jeśli chodzi o kampanię? A, nie powiemy, bo to ma mieć niespodzianki. No, sama definicja niespodzianki jest taka, że uniemożliwia jej wcześniejsze zdradzenie, bo traci ona rację bytu, więc... A będzie jakiś komitet honorowy poparcia jeszcze?
pani redaktor, naprawdę wiem, że to są bardzo dobre tematy w kampanii wyborczej, słuchalne. Ja jestem pod tym względem fatalnym gościem. Bo nic nie wiem. Nie zdradzając szczegółów. No ale musimy, jeżeli ma to mieć sens, to musimy prowadzić tę kampanię tak, jak ją sobie zaprogramowaliśmy, tak jak sobie wymyśliliśmy, w takim tempie, jak to zrobiliśmy i na naszych warunkach. No więc no nie mogę niestety zdradzać naszych planów. To proszę tego nie brać do siebie. Czy pani redaktor, absolutnie. Czy słuchacze, no, chodzi oczywiście głównie o naszych konkurentów politycznych, no, którym nie chcemy zdradzać planów. Ale nie wiem, czy pan widział ostatni sondaż. Sondaż Ipsosu dla OKO.press, że prezydent Andrzej Duda oczywiście pozostaje liderem pierwszej, w ogóle pozostaje liderem, no, ale jeśli chodzi o zwycięstwo w drugiej turze, to ono może tak być o włos, albo może być nawet zagrożone, bo na przykład, gdyby obecnie urzędujący prezydent w drugiej turze zmierzył się z Małgorzatą Kidawą-Błońską, to mógłby liczyć na 48% poparcia, a Małgorzata Kidawa-Błońska 46%. No to tak o włos można powiedzieć. Może być różnie. Tak, pani redaktor, wie pani, jak ja widziałem sondaże 5 lat temu? I gdzie tam był Andrzej Duda? No dobrze, ale naprawdę. To było 5 lat temu, to byliśmy w zupełnie innym miejscu. Oczywiście, że byliśmy w innym miejscu, ale to i nie tylko to nauczyło nas nieraz, że sondaże, okej, fajnie, że są jakimś tam wskaźnikiem, ale liczy się to, co jest przy urnie wyborczej. A już szczegółowiej, jeśli mowa o tym, rozumiem, że tu w jakiś sposób chyba nie doliczono osób niezdecydowanych i dlatego ta druga tura nie sumuje nam się do 100 i wręcz żaden z kandydatów nie przekracza 50% poparcia. Mm-hmm. No, ale to też w związku z tym na podstawie takiego sondażu trudno cokolwiek wnioskować. Ale oczywiście przyjmujemy wyniki każdego sondażu z pokorą. Czy jest on dla nas wyśmienity, czy jest dla nas troszkę gorszy, ale robimy swoje. No, nasza kampania jest obliczona na te nadchodzące 70 kilka dni i zakończy się jej pierwszy etap 10 maja, ewentualny drugi etap 24 maja. Oczywiście z uwzględnieniem ciszy wyborczej, ale jako ukoronowanie dzieła, czyli akt głosowania. I wtedy będziemy wiedzieć, na czym stoimy i na czym stoi każdy z kandydatów. A czy w PiSie są przemiarki, plany, żeby zmienić prawo w ten sposób, żeby jednak móc w pewien sposób odsunąć od NIK-u Mariana Banasia, to znaczy zawiesić go w pełnieniu obowiązków, jeśli zostaną mu przedstawione zarzuty? Czy są takie przymiarki? No w tym momencie takich planów nie ma. Żadna taka ustawa się nie tworzy. Wymagałoby to pewnie zmiany ustawy. My próbowaliśmy rozwiązać ten problem pana prezesa Banasia na drodze politycznej. No niestety, no tak mocne umocowanie konstytucyjne prezesa NIK wymagałoby współpracy różnych sił politycznych. Ta współpraca była niemożliwa, bo główna partia opozycyjna ustami wówczas swojego szefa Grzegorza Schetyny powiedziała, że nie będzie. Opozycja nie będzie was przestrzegała, żeby jednak nie powoływać na stanowisko Mariana Banasia. Ale pani redaktor. No ale i co? No, i wtedy Robert Kropiwnicki został wyciszony, a mówił o tym na trybunie sejmowej i co? Po prostu wyłączono mu mikrofon. Pani redaktor, no z całym szacunkiem dla naszych zacnych kolegów z opozycji. Nie, no nie można obarczać opozycję tutaj winą za to, że Marian Banasia... Ale ja nie obarczam, jeśli mogę dokończyć zdanie. To nikogo niczym nie obarczam. No niestety, doszliśmy do takiego etapu sporu politycznego. A co pan powiedział przed chwilą? Że to właśnie partia opozycyjna jednak zawaliła sprawę i nie chciała współpracować. Nie powiedziałem, że zawaliła sprawę. Nie powiedziałem, chciała współpracować. Powiedziałem, że obiektywnie, jeżeli jest potrzebna większość konstytucyjna, a Prawo i Sprawiedliwość jej nie ma, to jeżeli do tanga nie ma dwojga, no to fizycznie się nie da. Ale niestety doszliśmy do takiego momentu sporu politycznego, że jeżeli ktoś z Prawa i Sprawiedliwości wejdzie na mównicę sejmową, strząsając mokry parasol i mówiąc, że deszcz pada, to opozycja będzie twierdzić, że nieprawda, bo świeci słońce. I naprawdę zarzuty opozycji z mównicy sejmowej nie są w polskim prawie powodem do tego, żeby kogoś pozbawiać wybieralności. No tak, ale oświadczenie majątkowe innego, było pod lupą centralnego biura. Ale pani redaktor, nie jeden polityk miał pod lupą oświadczenie majątkowe CBA, bo CBA jest powołane do tego, żeby właśnie badać oświadczenie majątkowe. Ale 460 posłów ma badane oświadczenia. Ale Najwyższa Izba Kontroli jest też szczególną instytucją. No, przy
przyzna pan, że teraz to wygląda fatalnie, fatalnie, tak czy nie? Oczywiście, no zgadzam właśnie. Się. Wygląda to niestety tak, jak za czasów prezesa Kwiatkowskiego, wybranego przez PO, który również miał zarzuty prokuratorskie. No, chcieliśmy nie... tego uniknąć. No wtedy jakoś nie chcieliście go odwoływać. Oczywiście, że mówiliśmy o konieczności jego odwołania. No tutaj wtedy piłeczka była po stronie powołującej go Platformy. A o co chodzi, że w służbach specjalnych doszło do, znaczy w CBA doszło do zmiany szefa? Nie znam szczegółów, nie jestem członkiem Komisji Służb Specjalnych. Się w ogóle tym nie interesuje? No siłą rzeczy jest to jednak ta część życia publicznego, która nie jest w 100% jawna. Ja znam komunikat szefostwa służb mówiący o tym, że szef CBA no po prostu zdecydował się zrezygnować. Nie wchodzę też w takie szczegóły. Kiedy był na ostatnim posiedzeniu Komisji do Spraw Służb Specjalnych, to członkowie tej komisji, przynajmniej ci z opozycji, w ogóle nie mieli takie wrażenie, żeby Ernest Bejda chciał pakować walizki, chciał rezygnować ze swojego szefowania tej służbie. No powtarzam, każde posiedzenie Komisji do Spraw Służb jest z natury rzeczy posiedzeniem niejawnym. No to, ale mnie tam nie było, ale więc to trudno to mi... to nie jest jakaś ale... rzecz, którą można utajnić albo trzeba utajnić. Nie, no, ale, no. Trudno mi spekulować, kto jakie wrażenie odniósł na zamkniętym posiedzeniu Komisji. Ale jednak jest to trochę zastanawiające. Ernest Bejda był człowiekiem, czy też jest człowiekiem Mariusza Kamińskiego. No też współzakładał CBA, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło ileś tam lat temu przez 2 lata. Teraz na czele tej służby Centralnego Biura Antykorupcyjnego staje człowiek, który postrzegany jest jako człowiek Zbigniewa Ziobry. Jestem przekonany, że pan minister Kamiński wiedział o decyzji Ernesta Bejdy. A co do tego, kto jest jako pytanie, czy CBA będzie teraz pod, tak na dobrą sprawę, pod kuratelą, jurysdykcją taką nieformalną Zbigniewa Ziobry? Czy tam po prostu była walka o wpływy? Panie redaktor, proszę się nie obawiać. CBA jest... CBA i wszystkie służby specjalne są pod kuratelą premiera. Zawsze... I tak to działa i dopatrywanie się jakichś formalnych czy nieformalnych innych kuratel jest zupełnie nieuprawnione. Tak, sensu. Oczywiście, będzie mnie pan przekonywał. Oczywiście nic się nie dzieje na zapleczu, oczywiście nie ma żadnych wpływów o władzę, jeśli chodzi o obóz rządzący. Nie, w ogóle. Oczywiście w polityce nie. Jest zawsze sporo ambicji i element rywalizacyjny jest w nią wpisany, ale nikt nie zaryzykuje profesjonalizmu służb dla jakichś własnych ambicji. Mówi pani redaktor, że ten kojarzony z tym, ten kojarzony z tamtym. Dla mnie ważne jest, żeby na czele służby stał profesjonalista, który potrafi nią zarządzać i zna się na swojej robocie. I co do tego, nie mam wątpliwości, że pan premier podjął taką decyzję. Pytanie od słuchaczy. Po 5 latach wzrostu gospodarczego, którego zazdroszczą nam nawet Niemcy, jaka pensja na rękę, pana zdaniem, pozwala Polkom i Polakom na godne życie? No to jest trudne pytanie. No, oczywiście mógłbym od niego umknąć, mówiąc jak najwyższa. Ale są badania na ten temat. Są badania, co Polacy uważaliby, że daje im stabilność, czy jest czymś w rodzaju przepustki do klasy średniej. Że ja dobrze pamiętam, to tam jest chyba mowa o jakichś 3-4 tysiącach. Czyli poniżej średniej krajowej. No, bo właśnie w tych badaniach jest dość zaskakujące, że ta pensja jest dość niska właśnie w porównaniu ze średnią krajową. Zastrzegam się, jeśli dobrze pamiętam wyniki tych badań, bo to też jest kwestia osobista, siły nabywczej. Pewnie inna pensja byłaby pensją zadowalającą dla mieszkańca któregoś z biedniejszych podradomskich powiatów. Albo mniejszych ośrodków. A inna pensja dla mieszkańca Warszawy, będącego na przykład informatykiem, tak, gdzie jak się domyślam, mówimy o 5-cyfrowych pensjach. 5-cyfrowych. Wie pani, no, pani no redaktor, tak bym zgadywał, że jednak dobry informatyk w Warszawie zarabia powyżej 10 tysięcy. No tak? myślę, że to są takie zarobki. Czy hasło kampanii prezydenta Niech żyje Polska jest adekwatne do obecnej sytuacji, gdzie życia części obywateli nie daje się uratować przez zapaść w służbie zdrowia?
No, pytanie jest tezą dość niesprawiedliwe, bo po pierwsze, jest to trochę echo tego, co próbowała robić ostatnimi czasy opozycja, to znaczy granie pacjentami i tym, że no, niestety, no, bolesna prawda jest taka, że służba zdrowia zawsze zajmuje się cierpiącymi i umierającymi. I wiemy również, że polska służba zdrowia... Chorymi się przede wszystkim zajmuje. Oczywiście, no ale niestety... Niestety, no musimy przyznać, że czasami choroba nie wybiera i kończy się w sposób nieszczęśliwy i granie w ten sposób hasłem niech żyje Polska, łączenie tego z tym, że no niestety część pacjentów umiera, no jest głęboko nieuprawnione. Wiemy, że służba zdrowia jest daleka od doskonałości. Ona jest daleka od doskonałości od 89 roku i żaden rząd tego w jedną kadencję nie zmieni. Podjęliśmy się naprawy służby zdrowia, rosną na nią nakłady, są wprowadzane kolejne reformy i naprawdę w wielu obszarach ona już działa coraz lepiej. No to jest wyzwanie, które przed sobą stawiamy. Mówiliśmy to w kampanii parlamentarnej, że to będzie jeden z głównych tematów, którymi się będziemy zajmować. I oczywiście ja przyjmuję wszystkie narzekania na służbę zdrowia. No to zresztą nie jest tylko polska specyfika. Brytyjczycy na swoje NHS narzekają tak samo, jak i my na NFZ. Ale mówię, no łączenie tego z hasłem wyborczym jest po prostu niesprawiedliwe. Czy jest jakiś polityk opozycji, który panu imponuje? Trudno byłoby mi tak bez większego zastanowienia rzucić pewnie nazwisko, ale myślę, że mogę powiedzieć, że generalnie jako formacja opozycyjna wrażenie na mnie zrobiła ostatnio Lewica, wszedłszy do parlamentu, bo to rzeczywiście bardzo, bardzo imponujący przykład odbudowania się no nie tylko jednej partii, no SLD w jakiejś mierze, ale no całego, nazwijmy to, środowiska, które było poza parlamentem w wyniku decyzji wyborców, a teraz z całkiem dobrym wynikiem do tego parlamentu wróciło. No to jest Lewica, tak, ale konkretny polityk nie. No, tak jak mówię, no musiałbym pewnie dłużej się zastanowić. Donald Tusk nie. Nie chciałbym nikogo skrzywdzić. No, Donald Tusk, oczywiście, tak jak wspominałem, doceniam pewne jego umiejętności polityczne, taki łobuzerski czar, który roztacza, który wykorzystywał, będąc czynnym polskim politykiem, ale żeby specjalnie mi imponował, no to tutaj to nie to nazwisko. No, dwa razy polski premier, szef Rady Europejskiej. Mateusz Morawiecki również jest dwukrotnym polskim premierem. No ale nie był szefem Rady Europejskiej i na razie wszystko się wskazuje, że będzie. No ale przecież według Prawa i Sprawiedliwości to bycie szefem Rady Europejskiej to tam żaden cymes, że to w ogóle To, że rolą szefa Rady Europejskiej jest w głównej mierze organizowanie spotkań szefów rządów państw UE, to też inna sprawa. Lepiej być przy stole niż przy nim nie być, tak mi się wydaje. Oczywiście, jeżeli nie macie cię przy stole, znaczy, że jesteś w menu, więc zawsze się tego warto trzymać. Kolejne pytanie. Czy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości podczas poprzedniej kampanii prezydenckiej krytykowali posłannę Annę Paluch za organizowanie grup zakłócających wystąpienia prezydenta Bronisława Komorowskiego? Takie zachowania krytykował sam kandydat wówczas, Andrzej Duda. Annę Paluch? Tak? Są jego wypowiedzi, gdzie twardo sprzeciwiał się. A przedstawiciele PiSu też się tak twardo sprzeciwiali? Znaczy, Duda był wtedy jeszcze członkiem Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, ale jakoś resztę to nie słyszałam, żeby jakoś tak specjalnie rozdzielali szaty. Trzeba by było zrobić kwerendę, ale powtarzam, Andrzej Duda wypowiadał się jasno, że tego typu zakłócanie, gwizdy są niegodne i niewłaściwe, ponieważ uderzają w urząd prezydenta. To są słowa Andrzeja Dudy z 2015
2020 roku. Właśnie bardzo lubię je przypominać tym wszystkim, którzy dzisiaj mówią, że a, to nic takiego się strasznego nie stało, że ktoś tam robi kocią muzykę na wiecach prezydenta. No to jest kwestia pewnego podstawowego szacunku. No nie bez kozery pan prezydent Duda apelował do kandydatów o czystą kampanię, o szanowanie siebie nawzajem, bo ma tutaj czystą kartę, bo w 2015 roku dokładnie tak się zachowywał. Tak, a jeszcze niedawno mówił, że trzeba czyścić polski dom. No to było bardzo koncyliacyjne, bardzo. Nie, no, no, ale rozumiem, pani redaktor, ale rozumiem, że to jeszcze nie była kampania, tylko to była prekampania. Nie, no, pani więc... redaktor, ja mogę nie lubić sprzątania, co już od dziecka było powodem scysji w moim domu rodzinnym, ale to nie znaczy, taki że leniuszek. Nie, ale to nie znaczy, że nie doceniam idei czystego mieszkania. I w tym samym kontekście należy rozumieć słowa prezydenta. Nie, no oczywiście czyścić możemy polski to dom, bagatelizować. Czyścić, czyścić polski dom, czyli sprawiać, żeby nie było w nim korupcji, żeby wszystko działało jak najlepiej, żeby wszystkim się w nim dobrze to żyło. To pod adresem sędziów. No, pani redaktor, no, to pani to tak odczytuje. No. Nie tylko ja. No, cóż mogę powiedzieć? Oczywiście. To... Z czego wynika brak umiejętności narzucenia tematu przez sztab prezydenta Andrzeja Dudy w minionych dniach kampanii? Bardzo dobra teza ukryta w pytaniu. Z niczego, ponieważ nie ma takiego braku umiejętności. Prowadzimy kampanię tak, jak sobie ją zaplanowaliśmy i będziemy ją prowadzić zgodnie z przyjętą strategią, w dużej mierze niezależnie od tego, co robią nasi kontrkandydaci, bo najgorsze, co może być w kampanii, to takie rozedrganie i histeryczne reagowanie czy na sprawy, co do których nie mamy wpływu, czy na jakieś działania kontrkandydatów, na które również nie mamy wpływu i próby takiego dostosowywania ad hoc. No, to jest najgroźniejsze do kampanii. Rozumiem ocenę pytającego, że taką ma. No, ja się z nią po prostu nie zgadzam, no więc nie będę tłumaczył, że nie jestem wielbłądem. No nie spodziewałam się, że pan powie, że coś tutaj nie gra generalnie, że coś jednak się lekko zacięło. No czas na oceny pracy sztabów, na ocenę kampanii wyborczej jest zawsze po wyborach, bo to wynik wyborczy weryfikuje. Ja bardzo się cieszę i generalnie serce rośnie, kiedy patrzę na nieprzebrane rzesze tych wszystkich, którzy z głęboką troską przyglądają się kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Czy uważa pan za kulturalne zwracanie się do kandydatki Koalicji Obywatelskiej przez Adama Bielana w ostatnim wywiadzie dla TVP Info per Kidawa-Błońska? Nie sądzę, żeby Adam Bielan już w pierwszych słowach swojego listu się tak zwracał. Mogę zgadywać, że używał tytułu pani marszałek wcześniej. Być może wynikło to z dynamiki rozmowy. No nie znam tego wywiadu, więc trudno mi się do tego odnosić. Czy zdarzyło się panu kogoś pogryźć? Czy kogoś pan pogryzł? Jeżeli za chwilę nie ujawni jakichś kompromitujących faktów z dzieciństwa mój młodszy brat, to nie kojarzę, żeby taka sytuacja miała miejsce. A ktoś kiedykolwiek pana zaatakował? Na szczęście nie. I w czasie kampanii wyborczej nie chodził pan, znaczy przepraszam, w noc przed kampanią, a właściwie przed rozstrzygnięciem kampanii samorządowej nie chodził pan nigdzie tam po nocy i... W każdej kampanii chodziłem po nocy. Ale nie po 12 w nocy. No, oczywiście nie po 12 w nocy. To jest... To jest cisza wyborcza, tak? Zgadzamy się. To cisza prawda. Wyborcza. To jest pewien nieodłączny element każdej kampanii, gdzie rzeczywiście w ten piątek przed weekendem wyborczym, tak, do samego końca każdy sztab ciśnie, zwłaszcza jak jest się kandydatem, to gania się jeszcze z plakatami, jeszcze z ulotkami, i z zegarkiem w ręku i żeby właśnie do tej 23:59 jeszcze jak najwięcej zdążyć i to zazwyczaj... A potem to już jest absolutnie złamanie prawa. Później już jest się robocza i to jest oczywiście dość zabawne zawsze, kiedy się ekipy różnych kandydatów, różnych partii politycznych mijają w pędzie na ulicach miasta, bo tak to zazwyczaj wygląda. No więc gdyby prawdą było to, że pani mecenas, która teraz jest szefową sztabu Andrzeja Dudy, prezydenta Andrzeja Dudy roznosiła jakieś ulotki,
które miałby jeszcze ostatecznie oczerniać kandydata ówczesnej burmistrz miasta Milanówek, czy też miasteczka, nie wiem jaki jest status, czy to jest gmina, czy to jest miasteczka, nie będę więc tutaj tego oceniać, przesądzać, więc gdyby tak było, że pani mecenas roznosiłaby jakieś materiały wyborcze po północy, to znaczy, że jednak złamałaby prawo. Cisza wyborcza oznacza, że żadnych materiałów agitujących na rzecz któregokolwiek z kandydatów nie wolno rozpowszechniać. No to stawiałoby w złym świetle jednak panią mecenas. No, ale pani dyrektor, tu mówimy cały czas o jakichś spekulacjach. No, gdyby rozumiem, że w rozmowach z wami pani mecenas powiedziała, że żadnych ulotek nie roznosiła. Oczywiście i pani mecenas tę sprawę stara się tłumaczyć w miarę swoich możliwości, ale jest jeszcze jedna kwestia. No, to mówimy o zdarzeniu sprzed 2 lat. Jeżeli faktycznie miałoby miejsce złamanie ciszy wyborczej, jak twierdzi oskarżający panią mecenas, pan ten, który według jej słów ją zaatakował, no, była na miejscu Straż Miejska, jak słyszymy, podobno również policja. No, to sama pani redaktor powiedziała, że złamanie ciszy wyborczej jest co najmniej wykroczeniem. No, też nie jestem prawnikiem, nie wiem, czy się kwalifikuje jako wykroczenie, czy jako przestępstwo. Ale byłoby to złamanie prawa. No. Byłoby to złamanie prawa, no więc mielibyśmy jakieś zawiadomienie, tak. Mielibyśmy jakiś ciąg dalszy. Tam jedyne zawiadomienie, jakie było, to widziałem również w internecie, że nawzajem chyba państwo o naruszenie nietykalności cielesnej tak. Zawiadomili. I postępowania zostały umorzone. I również ten pan, który oskarża panią mecenas, to też chyba opublikował w internecie jakieś zawiadomienie, jakoby ona miała złożyć fałszywe zawiadomienie. Rozumiem, że to była metoda obrony. Również tą sprawę umorzono, więc no, skoro, jak sam twierdzi, klucz sprawy było podobno złamanie ciszy wyborczej, skoro był jego świadkiem, to dlaczego w ogóle takiego zawiadomienia nie złożył? No, w tej sprawie naprawdę jest... Ale ręka była pogryziona. No ręka była pogryziona i tutaj pani mecenas mówi, że no broniła się przed agresją. I ja myślę, że jednak jak zaczniemy każdą sytuację, w której kobieta broni się przed agresją, rozkłada się na czynniki pierwsze i usprawiedliwiać sprawcę, no to nie dojdziemy w dobre miejsce. Bardzo dziękuję. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był z nami, także członek sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo dziękuję, dobrego dnia życzę.